procedury. Chcę serdecznie podziękować panu pełnomocnikowi Glabowi, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej za to, że ponad rok temu spotkaliśmy się na dożynkach w Średniej Śląskiej, rozmawialiśmy o tym terenie i z tej rozmowy wyszły jasne przesłanki, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest zainteresowana objęciem tego terenu właśnie swoimi działaniami. Dzięki dobrej współpracy z panem prezesem Grabowieckim, dobrej współpracy z, jeszcze raz podkreślam tutaj, z panem pełnomocnikiem Drabem i oczywiście dzięki stosownym przełożeniom panów na decyzje rządowe, strefa została utworzona w błyskawicznym czasie. W międzyczasie, proszę państwa, zaczęły się rozmowy z inwestorem. Rozmowy rozpoczęły się w miesiącu lutym. Zostały ładnie, pięknie przeprowadzone, poskładane i cieszę się, że decyzja o inwestycji zapadła właśnie w Środzie Śląskiej, na tym wspaniałym terenie, o którym pan mówił przed chwilą. I to, co zostało powiedziane dzisiaj, proszę państwa, to jest prawda i tylko prawda, że samorząd śledzki, ja stojąc na czele tego samorządu, tworzymy bardzo dobre warunki i zachętę do inwestowania w Środzie Śląskim. Jest to już moja kolejna inwestycja z kapitałem zachodnim i wszystkie te inwestycje były przeprowadzone w sposób profesjonalny. My jako samorządowcy zawsze służyliśmy swoim ramieniem we wszystkich instytucjach, przełamując barierę prawne, bo każdy z krajów ma inne swoje ustawy wykonawcze. My pozwalamy, pomagamy przeprowadzić inwestora przez nasze, myślę, że w sposób bardzo skuteczny. Otaczamy inwestora swoją opieką, no i oczywiście współpracujemy z instytucjami, jak Legnicka Specjalna Strefa. Współpracujemy już od wielu lat, bo pierwsza decyzja o utworzeniu podstrefy w Środzie Śląskiej zapadła kilka lat temu. Sprawdziła się bardzo skutecznie. Myślę, że ta też się sprawdzi i kolejni inwestorzy na pewno znajdą dobre miejsce na ziemi średzkiej, co jest celem założonym przeze mnie i przez Radę. Że teren jest najlepszy w Polsce, nigdy nie miałem tej wątpliwości. Zawsze o nim mówiłem, zawsze go starałem się wypromować. Oczywiście droga była bardzo długa, wyboista, ponieważ wiele instytucji musiało wyrazić pozytywną opinię co do samego celu i zakresu działania. To się udało. Jesteśmy świadkami dzisiaj wspaniałej, historycznej wręcz już decyzji o inwestorze szyb w Środzie Śląskim. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu, bo tych instytucji rzeczywiście było wiele i ta współpraca była wzorowa. Tak szybkim tempie, tak sprawnie przeprowadzony cały proces legalizacji, rzadko spotykany, nawet dobrze zorganizowanych państwach. My jesteśmy przykładem, że można zrobić dużo, można zrobić wiele przy wzajemnym zrozumieniu i wzajemnym chęci osiągnięcia sukcesu, a to jest bezspornie sukces olbrzymi dla całego Dolnego Śląska, proszę państwa, bo to nie jest tak, że tylko Środa Śląska będzie beneficjentem tej inwestycji. Przeważnie, my to badaliśmy, w naszych zakładach pracują w większości mieszkańcy spoza gminy Środa Śląska, kadra z Wrocławia i pracownicy nawet poza naszego powiatu. Także myślę, że inwestycja będzie bardzo pozytywnie oddziaływać na rozwój Dolnego Śląska. Ja jestem tym Dolnoślązakiem od urodzenia. Chciałbym żyć w tej krainie szczęśliwości, mlekiem i miodem płynący i być może przy naszym staraniu, wszystkim staraniem, zrozumieniu i kolegów samorządowców sąsiednich uda się to osiągnąć. Dziękuję bardzo. Jestem szczęśliwym człowiekiem na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo panie burmistrzu.